Szanowni Państwo, przede wszystkim gratuluję wszystkim dzieciom. Bardzo dziękuję nauczycielom za to, co zrobili, co włożyli w wysiłek cały, który włożyli w edukację naszych dzieci. No, tym dziewczynkom, bo tutaj były same dziewczynki, no, jestem troszeczkę zdziwiony, że aż taka przewaga. Bardzo się cieszę też. No, chłopcy mają co nadrabiać. Trzeba poprawić się w przyszłym roku. Ale serdecznie gratuluję tym najlepszym. To w moich czasach się nazywało świadectwo z paskiem i tylko do 5 można było dojść, teraz do 6. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Szanowni Państwo, wiem, że szkoła jest bardzo fajna, ale co za dużo, to niezdrowo, więc wszyscy się na pewno cieszycie, że nauka się kończy, że wchodzimy w okres wakacji, tak? O, no nie tak jakoś bardzo głośno to powiedzieliście, ale myślę, że wystarczająco. Ja bym chciał Wam życzyć też, żeby te wakacje były dla Was przede wszystkim bezpieczne, bo kąpiecie się to czasami w jakichś stawach, jeziorach, nad morzem, w rzekach, to kąpcie się w miejscach strzeżonych. Bardzo Was proszę, czy jak chodzicie po górach, to po szlakach, żeby te wakacje były dla Was bezpieczne. To jest bardzo ważne. Nosicie tutaj, Wasza szkoła, bardzo piękne, zaszczytne, symboliczne imię Małego Powstańca. To też jest wielki wzór do naśladowania. Ja pytałem tutaj dziewczynki, jakie przedmioty też najbardziej lubią. To kilka powiedziało mi, że historię, chociaż najwięcej, że matematykę. To też gratuluję, bo to ciężki przedmiot. Bardzo się cieszę, że są takie osoby. Drogie dzieci, wspaniali nauczyciele, ja bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję i życzę, żeby wakacje były dla Was bezpieczne, pełne przygód, piękne, żebyście jeszcze bardziej pełni sił wrócili za chwilę, no, po 2 miesiącach na nowy rok szkolny, a w życiu, żebyście po takich ocenach i też ci, którym poszło trochę słabiej, żeby się podciągnęli, żebyście mieli same sukcesy i żebyście po prostu realizowali swoje marzenia dla dobra swojego i dla dobra naszej ojczyzny. Dziękuję bardzo.